Mateusz Pogonowski i ze względu na nadmiar żółtych kartek oraz kontuzjowani Leszek Nowosielski, Robert Świętarski i Przemysław Kanarek nie wsiedli do autokaru, który odjechał dziś spod siedziby klubu do Brzeska. W kluczowym meczu sezonu z Okocimskim warciarze muszą wygrać, myśląc o zajęciu 15. miejsca w lidze. Nie, no to jest do polania sos jak chcecie, jak nie chcecie, to nie. Jak już się prosi. Trener Krzysztof Pawlak będzie mógł skorzystać m.in. z usług Alana Ngamajamy, którego występ stał pod dużym znakiem zapytania. No tak, ale tam jest... Czy po powrocie z Brzeska nasi piłkarze będą mieli powody do świętowania? Oby. Trzymajmy kciuki.